Także doszliśmy w naszych rozważaniach do tego momentu, że ktoś sobie zbudował niezłe, fałszywe ja. Systemy ostrzegania, skanery, radary, wykrywacze min. I nawet przeżył młodość może imponująco, ale zaczyna coś mu doskwierać. Na przykład kłopoty z czystością, bo nie jest zintegrowany, nie ma wewnętrznej siły, jest rozbity. Poza tym on cały czas czuje, że to jest lipa, co pokazuje światu, że to jest sztuczne, że to się może wydać, to jest niebezpieczne, a masturbacja jest jednym z podstawowych sposobów pocieszania się. Więc ja się muszę pocieszyć, ponieważ jestem zakłamany, ponieważ nie mam wewnętrznej siły tej integracji, muszę się pocieszyć. Pornografia to jest pocieszanie się. I to są kłopoty z fałszywym ja. Nie da się, tak jak wczoraj mówiłem, jakiejś rady na to znaleźć. Idź na Jasną Górę, odmawiaj tą modlitwę dwa razy dziennie. Nie, to trzeba próć piony właśnie swojego ja. Ja powiedziałem, że chrześcijaństwo jest to oduczenie się tego, czego się nauczyliśmy. Proszę zwrócić uwagę, jak Piotr jest napisany na dziedzińcu arcykapłana, zapłakał gorzko, bo można płakać słodko. Na komedii romantycznej chlip, jak oni się kochają, o jakie to fajne. Tak się miło płacze, a jest płacz gorzki. Że sięgasz po prostu w ten szlam, w to błocko i pierwszy raz wyciągasz stamtąd, co żeś chował. Paweł miał fałszywe ja. Tych zabić, tych aresztować, tych uwięzić i nagle chlup na ziemię, oślep, trzeba go za rączki prowadzić, nic nie je, jest słaby, nic nie potrafi mówić. Stracił całe swoje fałszywe ja. Fałszywe ja powoduje, że nie jesteśmy u siebie, nie jesteśmy sobą, jesteśmy cały czas sztuczni. Ten brzdąc środka tak nami dryguje, że nie potrafimy się od tego uwolnić. A jak człowiek nie jest u siebie, to jest niepewny. Zdarzało wam się pojechać gdzieś do jakiejś cioci na pogrzeb czy na wesele i nocowaliście nie u siebie. Mi się to często zdarza jako księdzu. Nocuję w domach rekolekcyjnych, u sióstr, nieraz gdzieś tam indziej, nawet u świeckich ludzi. Boże, jaka to jest męka. Wstaje człowiek w nocy. Gdzie ta łazienka? Zaraz, chyba w prawo. Czy tu się światło zapala? Matko. Jak ta terma? Zaraz wybuchniemy, wylecimy w powietrze. To się odkręca tą wodę. Ten ręcznik to dla mnie, nie dla mnie. A jak wracamy do domu, moje kapcie, moje kochane kapcie, mój kubek do kawy, mój szlafrok, po ciemku sobie chodzę po mieszkaniu. Panowie, jak jeździcie samochodem po obcym mieście, gdzieś tam na Śląsku, gdzieś Trójmiasto, to człowiek tak jedzie, patrzy, gdzie ten numer 16 i czeka tylko na ten charakterystyczny dźwięk wjechania komuś w kufer. A po Wrocławiu jeździcie z zamkniętymi oczami. Znacie tutaj ciągłe linie, przejścia, skróty. Wrócić do siebie, żeby być... Ja widzę, jak ludzie przychodzą do mnie na rozmowę, do świętej Anny, jest taki pokój rozmów i czują się niepewnie, siadają zawsze na krawędzi wersalki. Ja mówię, proszę panie, się oprze. Nie, ja tak lubię siedzieć, ja tak zawsze siadam. I po czym poznaję proces uzdrawiania duchowego, że ona za każdym spotkaniem siedzi, jak facet mi usiądzie tak i założy nogę na nogę, zdrowy, jest u siebie. I on mówi, przysiędza, tyle miesięcy, żeśmy pracowali, to ksiądz teraz do mnie wpadnie na obiad, żona zmontuje. Ja mówię, przyjdę. Przychodzę, siadam na krawędzi wersalki. On mówi, niech się ksiądz rozluźni. Ja mówię, ja tak lubię siedzieć. Czujemy się niepewnie. Jak zgaśnie światło Boże, wiecie jak człowiek, normalnie jak pali się światło, chodzisz po pokoju, tu weźmiesz szklankę, tu weźmiesz, włączysz pilotem. Zgaśnie światło, jak my wyglądamy? Żeby w coś nie walnąć. Śmiesznie wyglądamy, bo jest w ciemności. Dlaczego my tak chodzimy? Jesteśmy tacy śmieszni. Nie cierpimy się. Jak jestem głupi, jak jestem dureń, jak jestem pajac. Dlatego, że czujemy, że nie jesteśmy u siebie. A jak człowiek jest u siebie, Boże, jak spotkać takiego człowieka sklejonego, który jest sobą, nikogo nie udaje, nikogo nie gra. Tym właśnie o niskiej samoocenie, którzy grają, ciągle się wydaje tak. Wszystko musi pójść po mojej myśli. Jak coś nie pójdzie po mojej myśli, to jest tragedia. Wszystkie moje plany muszą być spełnione i wszyscy mają mnie kochać. Jak mnie jedna osoba nie kocha, wszyscy mnie słuchacie, a tamten facet za filarem ziewa. No, nie podoba mi się te rekolekcje, bo on też niech mnie kocha i słucha. To się wydaje człowiekowi o niskiej samoocenie. Wszystko musi mi wyjść, wszystko musi pójść zgodnie z planem i wszyscy muszą mnie kochać. Jeśli nie ma jednego elementu, jestem zdruzgotany.
A kiedy ktoś właśnie mówi, może mi nie wyjść, no mogłem w tego tenisa przegrać, nic się nie stało, na świeżym powietrzu sobie pobiegałem. To tacy ludzie są przepiękni. Kiedyś jeden z biskupów został zaproszony przez księży tam gdzieś w Bieszczady. Chcieli mu pokazać piękne widoki, jeździli samochodem, byli umówieni na 14 na obiad na plebanii. No ale się zeszło dłużej, przyjechali przed 15, jeszcze proboszcz pokazywał cud techniki, swój dach nowy, miedzianą blachą obłożony i tak się złożyło, że przyszli na ten obiad na 3, godzinę spóźnieni. I biskup siada, gospodyni stoi w drzwiach, biskup bierze zupę, łyżkę barszczu do ust i mówi, oj pani gospodyni, coś chłodna ta zupka. A ona mówi, trzeba było dłużej gadać. Księża pod stołem, brawo, brawo, brawo. Ona jest gospodynią, nie jest ani dyrektorem, ani prostaczką. Ona jest gospodynią na tej plebanii, ona swoje zrobiła, od 14 barsz był ciepły, podany. A teraz jak chcecie, żeby podgrzać, to nie filozofujcie, tylko poproście, bo tak kultura wymaga. Oni się spóźnili. Pielgrzymka na Jasną Górę, jak ktoś z was wchodził na pielgrzymki, to wiedz, że tam jak pielgrzymka wchodzi do wsi, to się zamyka wieś. Tu posterunek, żeby samochody nie wjeżdżały. Bo jest tam 1000 osób na wsi, może być łatwo wypadek, tylko miejscowi mogą wjechać. No i ten posterunki ustawili, 5 rano, biskup Zawitkowski jedzie dla pielgrzymów odprawić mszę, dojeżdża pod posterunek, kierowca się wychyla, dziewczyna na posterunku, panienko, wpuść tutaj nas, bo ksiądz biskup jedzie na mszę świętą. Nie było rozkazu. Biskup się wychyla, dziewczyno, nie poznajesz mnie? Przecież jestem biskupem, mam dzisiaj mszę odprawiać dla pielgrzymów, także bez żartów, weź ten szlaban trochę przesuń. Nie było rozkazu. No zadzwonili tam do księdza Bartołda, szefa pielgrzymki, on oczywiście przeprosił księdza biskupa, jej kazał wpuścić, on wjechał, msza się odbyła, ksiądz biskup powiedział kazanie i na końcu biskup mówi, tu jest jedna dziewczyna, która mnie 2 godziny temu nie wpuściła do wioski, bo nie było, że nie było rozkazu. Proszę, żeby ona powstała teraz. Cisza się zrobiła na placu, 5000 ludzi, cała pielgrzymka. Dziewczę wstaje, a biskup mówi, ja bym ją zrobił. Ja bym ją zrobił ministrem spraw wewnętrznych. Ona by od matki łapówki nie przyjęła. Ona by ojca, jakby miał szwindel, do więzienia wsadziła. To jest właśnie dziewczyna, odważna i mężna. Ona cała struchlała, ale to jest prawda. Przestajesz się bać. Wiecie, kiedy się człowiek boi? Kiedy ma do stracenia jakąś tajemnicę, jakiś niemiły sekret. Bardzo mi się podobało, jak do księdza Bozowskiego kiedyś, to było zimą, złodziej wchodził po rynnie na pierwsze piętro i wlazł do mieszkania przez okno, Bozowski wraca, a ten po szufladach szuka. A on mówi, cześć złodziej, jak masz na imię? Bo ja Bronek. On mówi, Rysiek, kiepsko trafiłeś, u mnie nie ma co ukraść. Ale coś ci znajdziemy, chcesz kalesony? Jaki ty masz wzrost? Nówkę, kalesony, na 1,70 m. Będą dobre, siadaj, herbaty ci zrobię. Jeśli nie masz coś, że ci coś można ukraść w życiu, to jesteś odważny. Pamiętacie, co mówił gladiator w filmie swoim do uczniów, do żołnierzy? Jeśli będzie straszna bitwa, jeśli w czasie bitwy nagle zorientujecie się, że jesteście w zielonym ogrodzie, to nie przejmujcie się. To drobiazg. To znak, że umarliście. Najniebezpieczniejszy żołnierz, ten, który się przestał bać śmierci. My natomiast jesteśmy często rozklejeni na kilka warstw. Chłopak kiedyś do mnie przyszedł i mówi, proszę księdza, ja potrafię matce powiedzieć, głupia jesteś, odczep się ode mnie, ja jestem dorosły, mam swoje życie. Nie wtrąca się w moje życie. Potrafię powiedzieć ostro. Za godzinę idę do swojej dziewczyny, kładę jej głowę na kolanach i mówię, pocałuj swojego rycerzyka. Potem idę do kumpli, zapalam papierosa, wypijam piwo i mówię, ja się duszę w Polsce. Polska to jest wiocha. Ja muszę jechać do Stanów, zrobić jakiś biznes. Ja chcę oddychać pełną piersią. Potem przychodzę do księdza, klękam przy konfesjonale i myślę, czy ksiądz mi odpuści tę kolejną masturbację. Który ty jesteś prawdziwy? Ten, co matce mówi, głupia jesteś. Ten, co dziewczynie każe się głaskać po głowie. Ten, co z kumplami szpanuje, czy ten, który tutaj jest teraz bojący się katolik. Pomyślał, mówi, nie wiem, proszę księdza. Automat się włącza. Gdzie jestem, tak, a być sobą? Właśnie, z jednej strony byśmy się chcieli dowiedzieć, kim ja naprawdę jestem. I zaraz o tym powiem. Z drugiej strony bardzo byśmy nie chcieli, żeby się dowiedzieć, kim ja jestem. 1 kwietnia, kiedyś na początku lat 90. pracowałem w kurii z moim kolegą Tadziem. Stanęliśmy w drzwiach, przychodzili koledzy, a mówiliśmy, braliśmy ich na bok, tacy nasi rówieśnicy. Braliśmy ich na bok i mówiliśmy, mówi się o tobie.
Nie wiem, dlaczego połowa bladła. Ale co się mówi? No to w wakacje tam jakaś sprawa. Ale która sprawa w wakacje? No ministrantom zorganizować jakiś turniej podobno. Uch, tak. Gdybym powiedział, twoje SMS-y będą wydrukowane jutro w gablocie na uczelni, twoje maile z dziewczyną będą jutro opublikowane w gazecie lokalnej, czy poczujemy się fajnie na pewno o tym mojej zbiórce wolontariatu na pewno, czy poczujemy się niepewnie? Poczujemy się niepewnie. To w Polactwie Ziemkiewicz pisał, że na zachodzie Europy, jak ludzie jadą tramwajem, autobusem i obcy ludzie się na siebie spojrzą, to ludzie mówią tak, on się na mnie patrzy, ale ja go nie znam. A może myśmy się gdzieś spotkali? Na wszelki wypadek się uśmiechnę i obcy ludzie uśmiechają się do siebie. Spójrzcie w Polsce w autobusie relacji Mikołajki-Mrągowo. Intensywnie patrzeć się na miejscowego. Usłyszysz zaraz, chcesz mordę? Coś ci się nie podoba? Coś ci się nie podoba? Proszę Państwa, policja mówi, jak cię zaczepią na ulicy i chcą zegarek, oddaj im zegarek i nie patrz się im w oczy. Bo oni wiedzą, że są głupimi menelami i przestępcami i boją się, że ty to wyczytasz z ich oczu. Więc udawaj, że nie wyczytujesz. Udawaj, że masz naprzeciwko siebie dżentelmenów. Please, sir. Mój zegarek, proszę, niech służy kulturalnie. Bo lepiej stracić zegarek, bo można stracić zegarek i dostać jeszcze po głowie. Kim ja jestem? Dlaczego to jest ważne? My jeszcze dojdziemy w tych rekolekcjach do tematu życia. Ale wiesz, kiedy żyjesz, wiesz, kiedy jest tobie życie, po prostu życie. Kiedy ktoś cię zna do końca, ale do bólu, do świństw i do świętości i cię kocha. Co, jest ktoś taki? Kto cię zna do końca, no po prostu wszystkie twoje numery i święte bohaterskie czyny i cię kocha. Wielu ludzi mówi, absolutnie nikt mnie nie zna do końca. Jezu, co ja wczoraj wieczorem, tam myśli takie mi przyszły do głowy. Żeby to ludzie wiedzieli, to w ogóle bym się zapadł pod ziemię. Nikt nie zna mnie do końca. A jeśli chcę, żeby mnie kochali, to muszę właśnie odegrać. Muszę się zrobić atrakcyjny. Po czym poznać, kim ja jestem? No trzeba ominąć właśnie rozum. Wydział propagandy. Trzeba go oszukać. Tak mi się podoba, jak nieraz jakiś komputerowiec mi naprawia komputer, internet i mówi, przeciwnie, musimy to ominąć. Trzeba to jakoś ominąć sprytnie. No więc właśnie trzeba ominąć rozum, bo żeby on nie zdążył wydać fałszywego komunikatu. Kiedy się to dzieje? No odruchy nasze. Panowie, którzy jeździcie samochodami, panie, co powiedzieliście, kiedy wam ktoś ostatnio wyjechał z podporządkowanej, tak, fruj, zajechał drogę? Jakiego użyliście wyrazu? Tego? Czy powiedzieliście, oj kierowco, złamałeś przepisy ruchu drogowego, popraw się i jeździ bezpiecznie. Mój kumpel, jak jechał samochodem i miał z tyłu córkę na siedzeniu i użył tego wyrazu, tego właśnie, córka powiedziała, tato, co to znaczy? Co znaczy? No to co powiedziałeś? Ja nic nie mówiłem. A uchowaj Boże, nic nie mówiłem. Odruchy. Proszę Państwa, ja nieraz mówię u świętej Anny w Warszawie naprawdę ładne, niegłupie kazanie o dobroci. Że trzeba być dobrym, że trzeba miłować bliźniego. Przychodzę po mszy do zakrystii i zaczynam składać albę. Składam. Dla faceta to jest tabula rasa. Składam. Wyszło mi, złożyłem albę. Fajnie się złożyła. I w tym momencie słyszę za plecami, proszę księdza, udzieli mi ksiądz Komunii Świętej. Czyli ja muszę rozłożyć tą albę. Proszę panią, już nie udzielamy Komunii Świętej. Po 16 nie działa. Może pani sobie znajdzie innego księdza i za chwilę sumie, co ty palancie mówisz? Piękne kazanie o miłości bliźniego. Idź, udziel jej komunii. No i idę. Potem składam tą albę i patrzę, czy drugiej babci nie ma za plecami. Odruchy. Nasze odruchy. Dlatego w kółko w kościele mówimy, bądź miłościw mnie grzesznemu, zmiłuj się nad nami, Baranku Boży. Dlatego mówimy, przyjdź Królestwo Twoje, odpuść nam nasze winy. Dlatego mówimy i w godzinę śmierci naszej módl się za nami, że kiedy przyjdzie śmierć, a może przyjść nagle, żebyś zdążył powiedzieć, Jezu ratuj. Ludzie pracują nad odruchami. Przepraszam, Kuba Wojewódzki, ja przyglądam się nieraz jego programom. Nie ma programu, w którym nie poleci o Jezu. O Jezu, o Jezu. Babcia Kuby pracowała nieźle.
Nauczyła go na ostatnią godzinę wołać o Jezu. I chociaż on Pana Boga chyba lekko odsunął teraz, delikatnie mówiąc, to odruch mu został. I dlatego my w kółko powtarzamy. Niektórzy mówią, nie lubię chodzić do kościoła, bo w kółko jest zmiłuj się nad nami, módl się za nami, zmiłuj się nad nami. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie, dla Jego bolesnej męki miej... Jak można tak w kółko klepać? Te babki po prostu ciemnota mohery, kółką te kolonki. Ja mówię, tak, mohery? A kto wymyślił koronki? Dzieci i chłopaki. Idźcie przed galerię dominikańską do stoiska z dziećmi, z zabawkami. Wysłyszycie koronki. Mamo, kup mi samochód, mamo, kup mi samochód, mamo, kup mi samochód, mamo, kup mi samochód. Dziewczyny, a jak chłopaki odmawiają koronki? Daj się pocałować, daj się pocałować, daj się pocałować, daj się pocałować. Jeden guziczek rozepnij, jeden guziczek, tylko jeden guziczek rozepnij. Wracasz do domu, SMS, jeden guziczek rozepnij. Włączasz komputer, mail, jeden guziczek rozepnij. Nudzi się? Nigdy. Piękna jesteś, naprawdę? Ale masz nosek śliczniutki. Ładniejszy od Kaśki? No jasne. Powiedz jeszcze raz, no jasne. Powiedz jeszcze raz, no jasne. Dzieciak przybiega do babci, babuniu, jak ja cię kocham. Która babcia powie, powtarzasz się, spadaj. A w kościele dla jego bolesnej męki, to nudne, to w kółko to samo, to klepanie. Jaki ja jestem, kim ja jestem? Po tym poznajemy, mówi ojciec Pelanowski, Paulin, jak spędzamy noce. Przychodzisz do domu, zdejmujesz garsonkę, zmywasz makijaż, wskakujesz w swój dresik, panowie zdejmują marynarki, zegareczek odpinają, usiądziemy sobie na łóżku w naszej ukochanej piżamie, podrapiemy się tu, podrapiemy się tam, zobaczymy, co mamy w nosie. Zadzwoni kolega, włączymy komputer. Jakie świństwa w tym komputerze pokazują, matko. Jaka to strona? Jaki to jest portal? Muszę zapamiętać, żeby na niego nie wejść przypadkiem, to żeby mieć taki odruch nie wchodzenia. Pójdę dalej, ale nie, wrócę. Jak się ta scena skończyła? Bo w zasadzie trochę człowiek musi wiedzieć o tej pornografii, żeby dzieciom w przyszłości coś powiedzieć. A potem dzwoni kumpela albo kumpel. Cześć, Aśka. No cześć, dobrze, że dzwonisz. Co słychać? A wiesz, mój szef w pracy mnie dzisiaj wkurzył. Szef cię wkurzył? Tyś to palant skończony. Tak uważasz? Oj, Kasiu, ja na ciebie zawsze mogę liczyć. A co u ciebie? Mąż mnie zdenerwował. To też jest niezły palant. Naprawdę, wiesz, czy nie przyjaźń z tobą? To jest głęboka wymiana zdań. A teraz poważnie. Wiecie, kto jest często wspólnikiem od najgłębszego budowania fałszywego ja w nas? Nasz najlepszy przyjaciel. Jeśli twój kumpel, jeśli twoja kumpela przez ostatni rok nie zwróciła ci poważnie w czymś uwagi, to jest podejrzana sprawa. Jeśli twoja koleżanka nie powiedziała ci, Beata, lubię cię, cenię cię, ale wczoraj zrobiłaś świństwo. Świństwo w pracy, świństwo siostrze rodzonej, idź, przeproś. Jeśli ci ktoś nie powiedział przez rok, że coś zrobiłeś źle, to jest podejrzane, bo my przez rok robimy różne złe rzeczy. Może niekoniecznie wielkie złe rzeczy, ale robimy. Jeśli ktoś to pomija, a tylko tobie kadzi, chwali, rozumiem, tak, masz rację, to uważaj, to może być bardzo niebezpieczne. Co mówi Jezus? Jak się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Bo dzieci malutkie nie potrafią kłamać. Szybko się uczą niestety, szybko się uczą. Ale dzieci małe są spontaniczne, są jednością. Nie są właśnie, że tutaj jedno, a tu drugie. Wszystko jest jedno. Jak chcę ciastko, to ja chcę ciastko. Jak mi się babcia nie podoba, to idź stąd, ty, Babo Jago, ty. Kiedyś mój kolega ksiądz był po kolędzie, piękna rodzina, mąż, żona, dzieciak pośrodku, przemiędzy nimi, pomodlili się ładnie. Pani proponuje herbatę, kawę, a dzieciak mówi, a ja się sam potrafię pomodlić za księdza. Rodzice zbaranieli. Ty? Sam się potrafisz pomodlić za księdza? No to pomódl się za księdza. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Rodzice? Ojej, przeproszony księdza. Przepraszam, co ty mówisz? Ksiądz mówi zaraz. Odmówił za mnie pierwsze wypominki. Ja na pewno umrę. Za darmochę w kościele. To się nie zdarza. W parafii się nawrócenia świętego Pawła w Warszawie bodajże ksiądz odprawia mszę przy ołtarzu. Chłopaczek sobie tańczy, chodzi, nuci piosenki. Tata stoi z boku, mówi, bądź tam grzeczny, bo zaraz po ciebie przyjdę. Ale on się nie boi taty, bo tu jest Pan Jezus i ksiądz nic mu nie grozi. Na przeistoczenie zaczął robić fikołka do przodu. Ojciec nie wytrzymał, wyszedł.
za rękę go i główną nawą wyprowadza. On się jeszcze opiera, próbuje się oprzeć, ale nie ma szans. W drzwiach odwraca głowę i mówi: ludzie, módlcie się za mnie. Wiecie, dlaczego to powiedziałem? Dlatego, żebyście się uśmiechnęli, to pierwsza prawda. Ale dlatego, że wiem, że są w Kościele ludzie, na pewno są, którzy mieliby ochotę teraz wstać i powiedzieć: ludzie, pomódlcie się za mnie, bo mi się wszystko wali. Z chłopakiem zerwałam, zdrowie do kitu, ojciec z matką to jedna wielka wojna, nie widzę sensu w ogóle tych studiów, tego bycia, nie mam kasy, ludzie, pomódlcie się za mną. Ale kiedy podejdziemy do kogoś takiego i powiemy: co u pani, słuchać, jak pani się czuje? Wszystko w porządku, proszę księdza. Nie, jakoś, każdy ma kłopoty, no to trudno wymagać, ale nie, tak, to dobrze jest. Fałszywe ja. Skaner, obrona. Amerykanie policzyli, że człowiek kłamie 18 razy na godzinę. Fałszywe jest tak rozbudowane. Ja myślę, jakie 18 razy za godzinę? Chyba na tydzień. A może na 3 dni, ale na godzinę 18 razy? A potem sobie tak pomyślałem: kurczę, coś może w tym jest. Przypomnijcie sobie rano, dzisiaj wchodzisz na uczelnię, wchodzi dziekan. O, pan dziekan, bardzo się cieszę, że pana widzę. Raz. Koleżanka pyta: jak ci się podoba moja nowa sukienka? Bosko w niej wyglądasz. Dwa, paskudztwo. Jak tam z chłopakiem ci układa? Słuchaj, super, to jest naprawdę facet, wiesz, to poważna sprawa się szykuje. Trzy, jutro z nim zrywam. Nie zbiera się 18 razy na godzinę? Idę ulicą w Otwocku, tam byłem na parafii, idzie parafianka. Wpadamy na siebie. Pani Jola: o, ksiądz Piotr, ojej, ale się ksiądz posta, ale ksiądz zmężniał. Nie, postarzał się. Nie, świetnie ksiądz wygląda. Jaki ja jestem? Kim ja naprawdę jestem? Do niczego człowiek nie jest tak przywiązany, jak do wyobrażeń o samych sobie. Wczoraj wam o tym mówiłem. Dlatego popatrzcie na weselu. Przecież na wesele, jak ktoś idzie, to już robi top swojej fryzury i ciuchów, kupuje super wszystko. Idzie facet z kamerą. Ile kobiet mówi: nie filmuj mnie, nie kameruj mnie. Kurczę, żeby ona wyszła z piwnicy, gdzie węgiel przerzucała. To ja rozumiem, żeby chciała, żeby jej nikt... Ale jest wyfiokowana, tutaj kiecka, sukienka, bluzka, makijaż. Nie filmuj mnie, bo się wyda, bo może przez ten film coś będzie więcej widać niż na żywca. My się boimy. Ktoś przynosi zdjęcia. Pamiętacie ten nasz odruch? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do widzenia siebie o tak, w takiej wersji. Panie robią rano makijaż, myjemy zęby, my panowie się golimy i się widzimy w lustrze. I to nam nie przeszkadza, ten widok. Ale jak my się zobaczymy z daleka, jesteś w teatrze, idziesz, schodzisz po schodach, a to nagle fru, takie czterometrowe lustro. O Jezu, jak ja mam brzuch. Czekaj, krzywy się zrobiłem. Kurczę blady. My się tego boimy i dlatego jak ktoś przynosi zdjęcia, mówi: zobacz, ty jesteś na zdjęciach. Ojej, fatalnie wyszedłem, wyrzuć to. Nie wyszedłeś, ty tak wyglądasz. My cię tak widzimy. Pamiętacie, jak pierwszy raz usłyszeliście swój głos z magnetofonu? To ja tak beczę? O rany, to ja tak... Nie lubimy oglądać swoich zdjęć. No i co zrobić? Kim ja jestem? Kim ja jestem? Chciałbym, aby nam to ktoś powiedział, kto nas zna. A zna nas Pan Bóg. Zna nas Pan Bóg. Dlatego pójdźmy do Niego, do Tego, który przenika i zna nas do końca, i zapytajmy się, kim jesteśmy. Chciałbym tutaj skręcić teraz trochę w kierunku tej tożsamości płciowej. Kim ja jestem jako mężczyzna i kobieta? Ten film, który ksiądz reklamował na ogłoszeniach, jest świetny. Naprawdę obejrzyjcie. To się wyjątkowo takie filmy zdarzają. Odważni. I chciałbym zrobić pewne zastrzeżenie, zanim pójdziemy do Pana Boga z pytaniem, kim ja jestem. Otóż ja będę mówił, że kobieta to to i to i to, a mężczyzna to to i to i to. Będę generalizował. Na pewno Agata Wróbel i Adam Małysz nie są klasycznymi przedstawicielami budowy fizycznej płci na świecie. I będę generalizował i od razu jedną rzecz. Będę mówił, że kobieta to to i to i to, mężczyzna to to i to i to. Otóż pamiętajcie, Bóg jest duchem. Nie jest mężczyzną ani kobietą. I pewne cechy dał kobiecie i pewne cechy dał mężczyźnie. I dlatego te cechy jedne nazywają się męskie, drugie kobiece. Ale nie dał w czystej postaci. To nie znaczy, że mężczyzna to tylko Schwarzenegger, Packer, piłka nożna, strzelanina i nożownictwo, a dziewczyny to tylko: ach, ach, jakie kwiaty, jakie piękne, jakie kosmetyki. Nie.
Moja znajoma była z mężem w kinie, film się kończy, światła się zapalają, wszyscy wychodzą, a on coś tam grzebie. Co ty tam grzebiesz? A rękawiczki mi zginęły. Ona patrzy, jakie rękawiczki, co on mówi? A on płacze. Tak się spłakał na tym filmie i wstydzi się potwornie pokazać ludziom te łzy. Kobiety, mężczyźni potrafią płakać, kobiety potrafią być twarde. Czytałem jakiś wywiad z detektywem, który mówił, zajmuje się sprawami niewierności małżeńskiej. Kiedy przyjdzie facet i mówi, niech pan znajdzie kochanka mojej żony, bo ona mnie zdradza. To jeszcze często, taki biedny jestem, samotny, ona taka niedobra dla mnie, ja ją tak kochałem. Jak przyjdzie kobieta, to mówi tak, znajdź tą babę, co jest z moim mężem. I to szybko ich znajdź. Więc on dzwoni, mówi, wiem, gdzie pani mąż spotyka się z kochanką. Daj adres. Jedzie, dzwoni, mąż otwiera. O Jezu, żona, nie ma gadki, jest od razu tak. Panowie, pamiętajcie, zdradzona kobieta nie dyskutuje, rozjeżdża walcem. Więcej nienawiści jest w sercu zdradzonej kobiety niż w piekle. I tak jest. Dlaczego kobiety potrafią być takie twarde i Bóg dał im tą twardość, że potrafią walczyć? Dlatego, że kobieta, są takie sytuacje, zostaje sama z synem, z dziećmi. Mąż umiera. I musi ich uczyć twardości, musi bronić rodziny. I nie może być tylko, och, fiołki, och, różyczki, och, skowronki. Musi być twarda. Facet natomiast musi być czuły, bo też ma często córkę i musi ją wychować, nauczyć jej czułości, serdeczności, pokazać jej też męstwo. Ale nie możemy być tacy jednostronni. Chodzi o to, żebyśmy w swojej płci, w tych cechach byli specjalistami w swoich, bo jak się robimy w tej strony przeciwnej, to się robi dziwne. Pamiętajcie, Pan Bóg stwarza rozdzielając, odłączył ciemność od światłości, odłączył ziemię od lądu, odłączył niebo od ziemi, odłączył ssaki od roślin, odłączył mężczyznę od całego stworzenia, odłączył Ewę od Adama, odłączył. A dzisiaj świat próbuje to zmieszać z powrotem. Pewnie w Warszawie widzicie to, co ja widzę na Starym Mieście. Wy widzicie we Wrocławiu, co ja widzę w Warszawie. Te przepiękne panie z policji czy ze Straży Miejskiej, te blond włosy rozsypujące się sprzed czapki, urocza, śliczna dziewczyna, uśmiechnięta, tu pałka pół metra, gaz zawiący, kajdanki. Faceci siedzą, piją piwo, a ona chodzi dookoła i ich pilnuje. Dawniej było odwrotnie. To kobiety piły kawę, a facet chodził z pałką. Teraz kobiety chodzą z pałką. Ja może grzeszę i kiedyś mnie Pan Bóg za to ukaże, ale chciałbym zobaczyć, jak ona mnie obezwładnia. Jak ona bierze to 100 kilo i rzuca o glebę i spina mnie kajdankami. To jest w ogóle cyrk, no bo ona chodzi z tą pałką dookoła tych facetów. Oni piją żywca w Warszawie na rynku Starego Miasta. A jak ktoś ich zaczepi, to taki facet idzie do tej pani i mówi, proszę panią, a on się bije. I wtedy ona idzie i mówi... Nie bij go i robi buch, buch, buch. Świat zwariował. Proszę Państwa, ludzie mówią tak, jak żona zarabia więcej od męża, to niech mąż idzie na urlop macierzyński, a żona pracuje i więcej zarabia, a mąż wychowuje niemowlaka. Pan Pulikowski mówi, może nie dosłownie, ale zbrodnia. Jak mi ktoś chce wmówić, że kobieta tak samo się zajmuje dzieckiem jak mężczyzna, niemowlakiem takim małym, to ja się po prostu nie zgadzam, mam na to dowody. A dowodem jest to, jak mój stary mnie kąpał. Mama wyjechała gdzieś do ciotki, była w szpitalu. Ojciec mnie kąpał. Jego paluchy, które myły moje uszy, rozsadzały mi mózg. Ojciec śmierdział papierochami i był szorstki jak papier ścierny. Jak wycierał mnie, to zdzierał ze mnie skórę. Potem niósł mnie do łóżeczka i śpiewał mi kołysanki. Śpi, syneczku, śpi. A jak przyjechała mama, jej paluszki tak myły uszy, że ja nic nie czułem. Mama pachniała, mama miała długie włosy, mama miała miękkie piersi, przytulała mnie. Mama mnie położyła do łóżeczka, mama nóżki jeszcze tak podwinęła kołderką. Jak zaśpiewała kołysankę, to niebo się otwierało. Niech mi ktoś nie mówi, że to jest to samo. To nie jest to samo. Jak jest to samo, to jest źle, to choroba jakaś nawiedziła to małżeństwo. Kim ja jestem? No właśnie, żebyśmy byli specjalistami w swoich cechach. Na szczęście jeszcze świat tak nie zwariował. Ja idę o zakład, kto na waszym ślubie będzie niósł wiązankę kwiatów. Mam nadzieję, że nie facet, no. Tylko ty będziesz miała wiązankę czy kwiaty wpięte we włosy. Facet wpięte, kwiaty we włosy, choroba. Mój kolega, ksiądz, który był w Ludowym Wojsku Polskim Komunistycznym, opowiadał, że był w takiej kompanii, że nie mieli całymi tygodniami co robić. I przyszedł kumpel i nauczył ich robić serwetki z kordonka. Zbijało się taką ramkę, gwoździki, i kordonkiem, ósemką, seledynem się leciało.
jak on szedł na przepustkę, to koledzy złożyli zamówienia. 2 kordonki 8, seledyn, 1 biały. I mówi, wracam na jednostkę i mam całą reklamówkę kordonków. Oficer dyżurny stoi obok niego, jakieś dziewczyny, i oficer dyżurny mówi, szeregowiec, wyrzucić to wszystko z tej reklamówki. On mówi, Jezu, żebym ja miał tam bombę atomową, żebym ja miał spirytus, żebym ja miał wódkę, broń, a ja te kordonki wyrzucę. Schować mi to natychmiast. Te dziewczyny patrzą, jaka armia nas broni. Zaczęły się niepokoić o bezpieczeństwo Układu Warszawskiego. Nie, mamy być specjalistami w naszych cechach. Tak to wymyślił Pan Bóg i tak nam to Biblia pokazuje. Kto nam powie, jacy jesteśmy? Bóg w Księdze Rodzaju, gdzie jest opisane stworzenie człowieka. Adam był stworzony przed rajem. Ile to tłumaczy? Ile to tłumaczy, że on był stworzony sam? Zmagał się z tymi wszystkimi rowami melioracyjnymi, z tym pogodami, z tym dziewiczym stworzeniem i był sam. Jakie to romantyczne, panowie. 1 listopada jadę na cmentarz do moich bliskich tramwajem, bo nie ma co brać samochodu. 8 rano, deszczyk siąpi, patrzę na tych bohaterów. Stoją po pas w wodzie w brudnej Wiśle. Tu papieros, tu wędka i tak bez ruchu. Wracam za 2 godziny, zmienią tylko rękę. Tu... Drogie Panie, która z Was by poszła tak stać? Jak studiowałem w Krakowie, miałem często okienko. Szedłem do kawiarni i przepiękny widok. Ja tak siadałem, żeby go było widać. Warka, strąg. On nawet nie pił tego piwa dużo. Papieros i tak przez okno. Patrzę, co on widzi? Nic. Kobieta wpadała. Od razu, proszę Panią, tiramisu i kawę. A sekundkę. Basiu, będziesz szybko, to zamówi Ci też tiramisu, kawkę. Z mlecznie weźmiesz? Dobrze. Wie Pani, ale dzisiaj pada świeżo, to tiramisu macie? A on przez okno, bez milczenia. Facet jest stworzony na rzeczy i ma kłopoty z komunikacją. Wy kobiety macie nas uczyć komunikacji, relacji personalnej. Weź swojego narzeczonego czy męża i powiedz, weź go za rękę, powiedz, tu mnie dotykaj, tu delikatnie mnie dotykaj, tu mnie boli, tu nie dotykaj, tu mnie pogłaszcz. Pewna pani już drżała, jak facet wracał z pracy, bo wiedziała, że jej założy podwójnego Nelsona zawsze z miłości. I na 25-lecie powiedziała, ty jak wracałeś z pracy, to już to drżałam, bo ty mnie tak mocno ściskałeś. Czegoś nie powiedziała, nie chciałam ci robić przykrości. Musisz uczyć, jak mnie mama uczyła z bratem, idź do cioci, przywitaj się z ciocią, uśmiechnij się z ciocią, nie ugryź cioci. Uczyła mnie relacji. Tylko drogie panie, bądźcie cierpliwe dla nas facetów. My jesteśmy trochę krąbni uczniowie, ale się nauczymy. Bo nieraz kobieta ma 2 kategorie. Jedna jest do dzieci. Arturku, mamusia ci 100 razy mówi, nie dotykaj tego. A do męża jest inny wariant. Jak jeszcze raz to dotkniesz, to zobaczysz. Faceci mają kłopoty z komunikacją. Dlatego niektórzy mówią, Bogu dzięki, że kobiety nie zostały kapłanami w kościele katolickim. Bo jakby kobiety spowiadały, to z tajemnicą spowiedzi byłoby kiepsko. Ewka, spowiadałam wczoraj Jaśkę. No mówię ci, jaki numer. Ale nic ci nie powiem, tylko mówię ci numer, nie spałam północy. Ale nic ci nie powiem. Nic. Ale wiesz. Ja spotykałem mistrzów kłopotów z komunikacją. Jadę z Krakowa do Przemyśla. Pociąg jedzie z Lublina. Przepraszam, z Poznania już złapał 20 minut i trzyma 20 minut w Płaszowie, w Bochni, w Tarnowie, w Rzeszowie. Trzyma 20 minut. I gdzieś tam za Rzeszowem już przychodzi konduktor, sprawdza bilety. Jedna pani mówi, panie konduktorze, ten pociąg ma 20 minut spóźnienia. Ja do pana nie mam pretensji, że on ma 20 minut spóźnienia, tylko chciałem się zapytać, czy on dalej będzie tak ciągnął, bo chciałem zadzwonić do syna. Jak on przyjdzie na peron, a będzie deszcz padał, to zmoknie. Więc ja chciałem zapytać, żeby te 20 minut on wziął poprawkę, poszedł sobie gdzieś do herbatę, czy gdzieś poszedł. On tak słucha, bierze bilet i mówi, ma. Koniec wypowiedzi. 2 litery, użył 2 liter, samogłoskie i spółgłoskie, to duży wysiłek intelektualny był. Drugi mistrz świata na relacja Lublin, Warszawa-Lublin. Mój sąsiad podróży pyta konduktora, czy ten pociąg będzie o 17:19 w Lublinie? Zamierza. Ja bym dał Nagrodę Nobla. I drogie panie, i z tym się trzeba pogodzić. Tak jak mówi pan Jacek, mężczyzna ma kłopoty z komunikacją. Kobieta ma przymus komunikacji. Nie wiem, czy słyszeliście to sztandarowe opowiadanie pana Jacka, jak małżeństwo przyjeżdża do domu ze szpitala położniczego, przywożą dziecko.
razem tam się opiekują, a następnego dnia mąż idzie do pracy i ona zostaje sama z dzieckiem. Sama z dzieckiem zostaje. Ile to wrażeń. Mąż wraca o 16, ona mówi, wiesz, co się dzisiaj działo? O 8 miał kubkę, taką smużystą. O 12 beknął, coś mu się odbiło. Potem miał kolkę, płakał. Facet mówi, czy żyje? Żyje. To ja się idę przespać. To ciebie własne dziecko nie interesuje. O, gdybyś powiedziała, że jest chore, że trzeba wieźć do lekarza, objechałbym wszystkich lekarzy w Warszawie, we Wrocławiu i dał w zęby, kto by nie chciał leczyć mojego dziecka. Ale jak jest zdrowe, to ja się idę przespać. Jesteśmy różni i tego się można uczyć właśnie od Adama i Ewy. Panowie, facet się zna na rzeczach. Wy jesteście w relacjach. A Ewa jak się staje stworzona, już jest Adam. Jak w tej anegdocie, czy pyta Adama, kochasz mnie? A on mówi, a kogo mam kochać? A kogo mam kochać? Jak my, księża, chodzimy po kolędzie, proszę pana, tu coś mam w kartotece nie tak. Czy tu za ścianą mieszka małżeństwo, czy to oni bez ślubu? Ksiądz zapyta żony, ona wie. Ja wiem, czym sąsiad jeździ, bo mi raz zajechał parking na podwórku. Ale niech ksiądz zapyta żony, ona wie. Ja kocham chodzić na przyjęcia, jak mi ludzie zapraszają, tylko podsłuchuję, ostrzegam. Jeśli ktoś z was mnie kiedyś zapyta, to ja będę podsłuchiwał i potem będę mówił o tym w kościele, bez nazwisk, bez adresu, ale będę mówił. Mi się już te przyjęcia sklejają w jedno wielkie przyjęcie, ale są cudowne, jak faceci się spotkają, to o czym rozmawiają? O rzeczach. Ty, ile ci pali na setkę? Jechałeś do Warszawy? A jeszcze 4,5 to mój 4,3, patrz, no. A w jakim pieniądze? W Alior Banku trzymasz? Ja w PKO trzymam, wiesz, tam jest taka lokata terminowa. A masz już Windows 8? Podobno to nie jest rewelacja. Ja jeszcze pracuję na 7. A kobiety o czym? W kuchni? Słuchaj, Beata jest z Andrzejem. Rozstali się. A ta Patrycja, ona była w Londynie, tak? Tam tej matka chorowa wyzdrowiała. No to patrz, Bogu dzięki jednak. Relacje, 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 a faceci rzeczy. I dlatego, dziewczyno, nie daj się urzeczowić. Bo facet ma odruch z dziewczyny zrobić rzecz. Już nie będę wchodził w szczegóły. Tu ma swoje pendrive'y, tu długopisy, tu śrubokręty, tu dziewczynę, tu gwoździe. Wiele dziewczyn dało z siebie zrobić rzecz. Wiele żon dało z siebie zrobić rzecz. Ja jestem osobą. Mnie boli, ja płaczę. Jesteśmy stworzeni do rzeczy. Potrzebujemy nauczycielek relacji. Jesteśmy stworzeni do walki. Ach, to jest przepiękny wymiar bycia facetem, walka. Pamiętam... No my ciągle wspominamy, ty kamieniem rzucisz tam, trafisz w to, masz lepszy komputer, ja mam lepszy. Faceci jeszcze ta ich pogarda dla siły, pogarda. On po prostu by... Idzie, faceci grają mecza, huknie tak w poprzeczkę, że bramka się trzęsie, podejdzie drugi i powie, nieźle pyknąłeś. On mógł zlikwidować kulę ziemską, on mógł zlikwidować układ planetarny nasz, ale on tylko walnął w bramkę, ocalił ludzkość, jeszcze się nie zdecydował na zniszczenie jej. Facet idzie, dziewczyny grają w gumę. Która z was wygrywa? Żadna, my sobie tylko tak skaczemy. To po co ta gra? Jest po to, żeby wygrywać. Doskoczysz sufitem i właśnie wy kobiety jesteście często spontaniczne. Może w tym być trochę fałszu, ale jak się spotkacie, Boże, Łucja, jakie masz śliczne pasemka, gdzie je robiłaś? Faceci? Wyobraź sobie, facet przychodzi do pracy i mówi, Włodek, jaka kurtka, ojej! Facet mówi, żuje gumę, niezła kurtałka, obróć się. No może być, ile dałeś? 600, przepłaciłeś. Faceci przed galeriami handlowymi zamykają samochód, z biodra oczywiście, pilot z biodra, trzask, jak John Wayne. Kobiety tak, do góry, bo ta fala tak leci, tak. Więc tak, do góry. Facet zamknie samochód z biodra, odchodzi na 5 metrów i patrzy, jak mój samochód prezentuje się na tle innych samochodów. No, trochę brudny, ale może być. Szybkość, prędkość, zarobki, waga, to jest to. I dlatego na koniec powiem o jednej rzeczy. Drogie panie, te, które jesteście niezamężne, studentki, młode jeszcze, to popatrzcie na swoich rodziców. Czy nie zgadzacie się, że jest jakaś epidemia zakazu chwalenia facetów? Coś nieprawdopodobnego. Jeszcze do ślubu to trochę go pochwali. Ale znam małżeństwa, gdzie facet nie był pochwalony 20-30 lat.
100 uwag dziennie, jak jesz, jak siedzisz, jak rzuciłeś ręcznik. Ja mówię, taki pani, niech pani pochwali tego męża. Za co mam go chwalić? Że jest mądry. A co, ja głupia jestem? Ja nieraz mówię, proszę pani, nie chodzi o to, żeby go pani chwaliła tak, no dobrze, no dobrze. Nie, konkret. Macie samochód? Mamy samochód. Kto przeważnie prowadzi? Mąż. Ile lat już jeździcie? No 20, tyle co po ślubie jesteśmy. Był kiedyś wypadek poważny? Nigdy. Czy pani wie, ile pani mąż myślał? Czy zmienić już opony, czy nie zmienić? Czy jest gołoleć? Czy hamuje? Próbował hamować? Wyprzedzać na trzeciego? Nie wyprzedzam. Jakiś objazd jest. Czy jechać w tą stronę, czy w tą... Wie pani, ile on myślał? Gdyby on się raz pomylił przy tym wyprzedzaniu na trzeciego, pani by tu nie siedziała, ani dzieci. On się nie pomylił nigdy. Niech pani idzie i powie do niego, no chodź to mój kobico, niech cię uściskam. Mąż oczywiście powie, a się jeździ. Się włącza, się wrzuca, się jedzie. Ale będzie szczęśliwy. Ja kiedyś jeden pan opowiadał, że chciał wyjechać z żoną na agroturystykę. Pojechał zadatkować, obejrzał dom, świetny, przyjeżdża do żony, mówi, mamy taką chałupkę. W sierpniu spakował rodzinę, dzieciaki do bagażnika, to by pojechali otwierać drzwi, zobacz. Taras nad jeziorem, zobacz, kabina, prysznic, wanna, a ona... może być. Zobacz, kuchnia, pełne wyposażenie, butla z gazem, talerze, kieliszki, wszystko, noże. Zobacz, jakie mamy ławy, telewizor, płaski ekran. No, ostatecznie, no, może być. Mówi prosięca, poszedł do toalety, ona komórę do matki. Mamo, jaki Janusz znalazł dom. Boże, jaka weranda, jaka łazienka. Ja wychodzę z toalety. Mamo, muszę kończyć. Nie bójcie się pochwalić faceta. On jest nastawiony na walkę i będzie walczył dla ciebie, tylko musi mieć w tobie... Kogo? Jest taki film Bokser, gdzie facet walczy na ringu nie dla pucharów, dyplomów, tylko dla kasy, bo utrzymuje rodzinę i ma stoczyć bardzo trudną walkę. Podchodzi do niego żona i mówi, kochanie, chciałem ci powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, jesteś wielki. Po drugie, ja zawsze jestem z tobą. Zawsze. Czy przegrasz, czy się skompromitujesz, czy zgrzeszysz. Wiecie, jak chodzę po kolędzie, dam wam zagadkę. Znaczy, teraz już nie chodzę, ale chodziłem. I faceci, no właśnie, nastawieni na walkę, zaczynali mnie pazurami drapać. Prysiędza, a te wyprawy krzyżowe, a ta inkwizycja, a wy księża to macie trochę za dużo kasy chyba, a wy to polityki się wtrącacie. Wchodziła żona. Ja tam próbowałem bronić kościoła, jak potrafiłem. Proszę państwa, zagadka. Wchodziła żona. Po czyjej stronie stawiała? Mojej czy męża? Oczywiście, że mojej. Ty się nie mądrzyj, ty inkwizycjo, ty. Ty szafki pomaluj w kuchni, cię proszę. To on mi tę inkwizycję zakłada. Ja, proszę państwa, czekałem miesiącami, żebym znalazł taką żonę, że jak ja się z mężem pokłócę, to ona wejdzie i powie do męża, bierz księdza, bierz go. Żeby ona powiedziała, proszę księdza, ksiądz go nie zagnie. On jest tak oczytany historycznie, że ksiądz go nie da rady. On teologię studiuje także i zgadza się. Ja bym powiedział, panie, poddaję się, wpadnę za miesiąc, muszę się przygotować. Ale coś jest takiego dziwnego, że panie się boją, że jak ja go pochwalę, to on mnie tu zacznie fikać. Nie, będzie cię bardziej chyba kochał. No oczywiście na miliony przypadków są różne możliwości, ale w Piśmie Świętym, pamiętacie, co powiedziała Maryja, kiedy znaleźli Jezusa. Większość matek by powiedziało, syneczku, 3 dni cię szukam, coś ty mamusi zrobił, mamusia umierała ze strachu, mamusia się tak martwiła. A Maryja co mówi? Synu, oto ojciec twój, pierwszy ojciec twój i ja, druga, szukaliśmy ciebie. Oto ojciec twój. Pierwszy jest Józef. Tutaj wasz opiekun, ksiądz Mirek, fantastycznie opowiada to o tej pozycji mężczyzny w domu przy pomocy przykładu ze spłuczkami i wielu innych. Ja mam taki przykład, który chyba rzeczywiście z moich źródeł pochodzi. Jak kobieta, dzwonek do drzwi, otwiera, mąż stoi, pijaniutki. Nigdy mu się to nie zdarzało, naprawdę nigdy. Więc ona go pod pachę i prowadzi do pokoju. On, człowiek, guma, przelewa jej się przez ręce. Dzieci, mamo, co się stało z tatą? Tatuś jest chory, tatuś jutro wyzdrowieje. Mamo, ale co tatuś się stało? A tatuś...
Ona mówi, proszę księdza, tutaj odpycham te dzieci, tutaj prowadzę tego męża, tutaj do pokoju. Uwaliłam go na łóżko, już go nie rozbierałam nawet z marynarki, zamknęłam drzwi na klucz. A co tatuś, a co tatuś? Tatuś jest chory, ale rano będzie zdrowy, wypije kefirek, wrzuci do normy. Mądra kobieta. Przecież pamiętajcie, dla dziecka ojciec to jest Bóg. Bóg. Wiecie, dlaczego wielu ludzi nie wierzy, że Bóg robi cuda? Bo tata w dzieciństwie nie robił cudów. Mój stary wiedział, że ja kocham kolej. Jestem zakochany w kolei. Dzisiaj poszedłem nie do muzeum we Wrocławiu, tylko na dworzec kolejowy popatrzeć, jak to wszystko funkcjonuje. Kochałem kolej. I kiedyś mój stary zrobił cud. Po prostu cud. Ale zrobił cud, ja większego w życiu nie widziałem. Byliśmy na bocznicy kolejowej na dworcu południowym w Warszawie. Mój stary otworzył wagon towarowy i wsadził mnie do środka. Bóg otworzył transcendentną jednię bytu i wsadził mnie do transcendentnej rzeczywistości ponadwymiarowej. Wiem, tato, ktoś nas krzyczy. Dobra, ojciec to zajarał. Pobiegaj sobie, chłopczyku, po wagonie. Tata to jest Bóg. On potrafi wszystko. No, chyba, że się gdzieś pogubił. I teraz ona nie chciała, żeby dzieci widziały pijanego Boga, bo to szok, prawda? Bo to szok. Straszny dla dzieci szok. Natomiast wiele kobiet robi inaczej. Kiedy mąż wróci pijany, się uwali w przedpokoju. Dzieci, dzieci, chodźcie, chodźcie, wszystkie dzieci, chodźcie. O, to jest wasz ojciec. Patrzcie się dobrze, patrzcie, zapamiętajcie. To jest wasz ojciec. Rano. Pamiętałyście wczoraj, jak ojciec leżał? Jak tak? Robił tak. Pamiętałyście? Zapamiętajcie to dobrze. I to jest kobieta, która podcina gałąź, na której siedzi ona i jej rodzina. I to jest grzech ciężki. To jest grzech ciężki. Gorszenie, pokazywanie, cieszenie się, satysfakcja, że tak nam mówi Biblia. A co jeszcze mówi? No to, żeby nam na jutro zostało, to może w tym momencie przerwiemy. Ale zapytajcie się Jezusa Eucharystycznego, który będzie za chwilę wystawiony właśnie, kim ja jestem? Czy ja nie uciekam od siebie? Czy to moje fałszywe ja, które zbudowałam kiedyś jako grzeczna, miła dziewczyna, nie zniewala mnie, nie stało się jakimś kombinezonem, który mnie ogranicza? I czy stać mnie na to, żeby powiedzieć, Panie Boże, zdejmij ze mnie ten płaszcz. Pozwól mi się zapoznać z sobą samym i odkryć to piękno, od którego uciekam może już latami.